Witam serdecznie. Tym razem chciałam Wam pokazać ze statystyki matematycznej czy z ekonometrii tak zwany test F. F z Nekatora, jakkolwiek to powiedzmy macie przedstawione na uczelni. Chodzi mi generalnie o test łącznej istotności parametrów strukturalnych regresji. Generalnie chodzi o to, że to jest test alternatywny, a może inaczej, uzupełniający, stojący obok testu test studenta na istotność indywidualną. W tym teście jesteśmy w stanie określić, czy choć jeden z parametrów istotnie wpływa na zmienną objaśnianą w modelu ekonometrycznym, czy może wyraz wolny wykazuje istotność indywidualną, a może jeden z parametrów stojących przy zmiennych, ale bez wskazania, który jest to dokładnie parametr, czyli łącznie, czy łącznie choć jedna ze zmiennych lub oszacowań po prostu parametrów strukturalnych trwale wpływa na zmiany zmiennej objaśnianej, pomyłka. I teraz tak, niektórzy mówią, że to jest po prostu test na badanie istotności R kwadrat. Jedni i drudzy badają dokładnie to samo, w ten sam sposób, tylko że inaczej mogą być sformułowane hipotezy. Jeżeli sobie zapiszemy, że r kwadrat równa się 0 w hipotezie zerowej, to w tym momencie mówimy o tym, że regresja nie jest istotna statystycznie, czyli ani jeden z parametrów strukturalnych nie posiada istotnego oszacowania, czyli wszystko jest do wyrzucenia, nic nie jest istotne. Alternatywnie badamy, czy współczynnik determinacji jednak posiada jakąś istotną, znacząco wartość dodatnią, czyli powiemy, że r kwadrat jest jednak może istotny, czyli że regresja jest istotna statystycznie, czyli choć jedna ze zmiennych istotnie wpływa na objaśnianą. Niektórzy mają napisane jako wszystkie tutaj, wszystkie alfy po kolei są równe 0 sobie i równe 0, a tutaj jest zaprzeczenie, że choć jedna z tych alf jednak jest różna od 0. Kwestia zapisu hipotezy, ale badamy dokładnie to samo. I ten test, w jakimkolwiek programie, w którym my to liczymy, dokładnie można ją policzyć na podstawie współczynnika determinacji R kwadrat, który jest w oszacowanym modelu, czy w Excelu, czy w Gretlu, czy w każdym innym programie SPSS, Statistika, co byśmy nie wzięli. Ale w przypadku badania modeli ekonometrycznych, jakichś zależności takich wielorakich, więc w tym momencie to jest współczynnik determinacji K, liczba tych zmiennych objaśniających, N, liczba obserwacji w modelu. Jeżeli współczynnik determinacji podzielone przez liczbę zmiennych objaśniających podzielimy przez 1 minus R kwadrat, czyli współczynnik indeterminacji, czyli tego stopnia niewyjaśnienia zmienności Y przez model, podzielimy to przez N minus K minus 1, co się stanie? Otrzymamy, no oczywiście tutaj widzicie, to ja to mam liczone formułą w programie, ale nie musicie oczywiście tego liczyć w ten sposób, od przykładowo 1, 22 i takiego współczynnika determinacji, wartość F jest 980. I teraz, co dalej robimy, jak już policzymy wartość statystyki tego testu, czyli F empiryczne, taka wartość rzeczywista, jaka faktycznie nam zaszła. Musimy mieć, żeby podjąć decyzję co do hipotezy zerowej, czy ewentualnie alternatywnej, musimy mieć wartość krytyczną z tablic F Fischera-Snegadora. I w tym momencie musimy wiedzieć po pierwsze, przy jakim poziomie wykonujemy to badanie. Najczęściej przyjmujemy 5%. Jeżeli macie inny poziom zadany w zadaniu, to wybieramy właśnie ten konkretny poziom. I mamy te tablice, podane są, jak tu widać, nie tylko przy poziomie istotności alfa, ale przy S1 i S2. S1 i S2 możecie mieć inne oznakowanie, to może być V1, V2, R1, R2. To są generalnie tak zwane stopnie swobody. Dla mnie to są po prostu jakieś szczególne liczby. Często jest to po prostu tak jak tu, liczba obserwacji zmniejszona o coś, czyli zmniejszona próba. I teraz, jeżeli uzupełnimy, ile mamy w tym momencie wartości tych liczby zmiennych objaśniających i n minus k minus 1 uzupełnimy,
i podamy ten poziom istotności, wyjdzie nam jakaś wartość krytyczna z tablic F. Albo z papierowych korzystamy, albo z funkcji na przykład programu MS Excel równa się rozkład F, rozkład.f.odw i uzupełniamy tam po otwarciu nawiasu te brakujące elementy do wartości krytycznej. Jeżeli teraz, tu oczywiście mój mały arkusz kalkulacyjny wpisany, mogą nam zajść dwa przypadki. Albo taki, że tutaj na przykład 980 okaże się wartością powyżej wartości krytycznej, czyli tutaj przykładowej 9,55, ale też może być tak, że wartość tej statystyki wyjątkowo byłaby niska, na przykład 0,98 i ona na pewno jest mniejsza od wartości krytycznej, która jest równa 9,55, też przykładowo. A więc mamy dwa przypadki. Wysoką wartość statystyki, taką, która już na pewno przekracza krytyczną, lub taką wartość statystyki, która jest niska i na pewno jest niższa od wartości krytycznej w tym teście F. I co wtedy robimy? Jeżeli się okaże, że statystyka jest niska i niższa od krytycznej, to mówimy, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Czyli nie mogę odrzucić hipotezy, która mówi, że współczynnik R kwadrat jest nieistotny, czyli inaczej mówiąc, że regresja nie jest istotna statystycznie. Wtedy właśnie mówimy, że jeżeli nie ma podstaw, to R kwadrat jest nieistotny, regresja nie jest istotna statystycznie. Inaczej jeszcze mówiąc, ani jeden z oszacowanych parametrów strukturalnych nie jest istotny statystycznie, czyli cały model jest, zależność taka regresyjna jest do niczego. Jeżeli teraz się nam by okazało jednak alternatywnie, że statystyka obliczona wartość jest na pewno większa od krytycznej, to odwrotnie, istnieją jednak podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli możemy powiedzieć, że w tym momencie nie hipoteza zerowa, tylko jednak ta alternatywna jest lepsza. Wówczas współczynnik R kwadrat nie możemy powiedzieć, że czyli odrzucamy hipotezę, że R kwadrat jest nieistotny, mówiąc o tym inaczej, że regresja nie jest istotna statystycznie, nam wychodzi, że jednak współczynnik R kwadrat jest istotny, czyli regresja jest istotna statystycznie. Ten wybór jest jakby bardziej korzystny, to co byśmy chcieli raczej osiągać, bo wtedy możemy stwierdzić, obok testu, studenta na badanie indywidualnej istotności parametrów strukturalnych, stwierdzić można, że choć jeden z tych parametrów jest istotny statystycznie. Jest to test jakby uzupełniający obok testu istotności, więc oba się faktycznie wykonuje w ekonometrii i ostatnim słowem sobie powiedzmy, że jest to tak zwany test prawostronny. Dlaczego? Bo obszar odrzucenia hipotezy zerowej, tutaj zaznaczony szarym obszarem, jest tylko po prawej stronie tego wykresu. Jak widzimy, jest to wykres, ten rozkład jest w tym momencie asymetryczny, nie jest taki ładny, symetryczny jak rozkład normalny czy test studenta, które posiadają dwustronny obszar odrzucenia hipotezy zerowej, a tu wyjątkowo trzeba pamiętać o tym, żeby odrzucić hipotezę zerową, statystyka F musi być na pewno większa od krytycznej. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zachęcam do nauki i do oglądania kolejnych moich filmów. Korzystajcie z playlist, komentujcie filmy, udostępniajcie. Korzystajcie z tej wiedzy. Pozdrawiam.